Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fanów tureckich seriali i zapraszam na film, na który, jak sądzę, czekacie, czyli o nowej produkcji, w której zagra Halil Ibrahim Ceylan, Dominika Wiązecka. Halil Ibrahim Ceylan to jest najbardziej popularny aktor w Turcji on na jedynce jedynce w rankingu popularności zasiada od wielu miesięcy w zasadzie nie pamiętam momentu kiedy nie zasiadał z czego jest znany po pierwsze ze swojej roli Yamana w Emanecie przez trzy sezony grał główną rolę w serialu Emanet nadal gra po drugie, jest znany z tego, że jest piosenkarzem. Pisze piosenki, pięknie śpiewa, robi teledyski, występuje na scenie, e, pięknie się porusza, nawiązuje genialny kontakt z publicznością. Ten Hali Ibrahim Ceylan na scenie to jest zupełnie inny człowiek, niż Jaman w Emanecie. E, I z czego jest jeszcze znany? ze swojego związku z Turkolu, który zaowocował olbrzymim hejtem na niego w sieci, który niestety jest kontynuowany. Od kilku tygodni wiemy, że aktor postanowił zagrać w filmie, który będzie emitowany w telewizji Fox pod tytułem Kirli Sepeti. Co wiemy o tym filmie? Kiri Sepeti to w tłumaczeniu na język polski kosz na pranie. I będzie kontynuacją takiego ciągu historii o pokojówkach, które pracują w bogatych domach. Halil Ibrahim Ceylan będzie grał bogatego mężczyznę, który jest rozdarty pomiędzy miłość do żony a miłość do pokoju, pokojówki żonę zagra Melisa Dongel a pokojówkę Kansu Tosun obydwie aktorki są bardzo piękne i mają dorobek aktorski zastanawiałam się która jest ładniejsza, przegrzebałam ich instagramy no i pokazuję wam co ciekawsze zdjęcia kochani ta fabuła bardzo mnie kręci ja się spodziewam Niezwykłego filmu, bardzo ciekawego, który będzie poruszał odbiorców. Producent założył już konto na Instagramie i wrzuca tam nowe zdjęcia. Co wiemy o tym filmie jeszcze? Wytwórnia to Media Japim, producent to Fatih Aksoy. A scenariusz został napisany przez Merwę Girgin. No i, kochani, najprawdopodobniej film zacznie być emitowany od września tego roku, czyli już wkrótce. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo zaciekawiona tym. Jak ta produkcja wypadnie i jak się będzie podobała, jak będzie przyjmowana przez widzów. No i to tyle na ten temat, kochani, co sądzicie, czy Yaman, przepraszam, Halil Ibrahim Ceylan będzie się podobał w nowej roli, w nowym filmie u nowego producenta? Czy będzie się podobał, czy dalej będzie jedynką popularnościową w Turcji? Jak sobie poradzi w nowym filmie? Nie wiem, nie wiem. Jestem tym filmem wściekle zaciekawiona. Dobra. Proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka